było pewną formą wprowadzenia oczywiście do pracy przez ten pryzmat, o którym mówiłem, czyli jakby progresji obciążeń, natomiast miał już on swoje założenia i obciążenie, które dla niektórych było, nie ukrywam, spore. Tak naprawdę już zaczęliśmy no, intensywne formy, oczywiście one będą cały czas progresowane, więc wszystko jest zaplanowane. Zaczęliśmy pracę zgodnie z planem, który mamy przygotowany i założony. Dzisiaj rozpoczęliśmy od właśnie systemów energetycznych. Brawo, brawo, kurę, o to chodzi, okej, okay. Finish. Jest wolny kołobek, 3 na 2, brawo kołobek! Jedzie szterno! Kontynuuj! Będziemy pracować, jeżeli chodzi o przygotowania motoryczne, przede wszystkim w dwóch obszarach: systemów energetycznych i poprawy jakości sił. Cały czas będziemy się skupiać oczywiście, bo to jest u nas cały czas też fundament, na prewencji, czyli jakby nic się nie zmienia w tym obszarze, bo tu musimy cały czas o tym pamiętać, że dobry zawodnik to nie tylko dobrze wyszkolony zawodnik, ale przede wszystkim zdrowy.